Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur. Szczególnym darem Bożym, którym cieszą się tylko aniołowie i my ludzie, jest wolność. Wolność jest niesamowitym skarbem danym nam od Boga. Dlatego mamy obowiązek ze wszech miar o nią dbać, zabiegać o to, żebyśmy byli ludźmi wolnymi. Nie dać się zakuć w żadne kajdany, a szczególnie nie dać sobie nałożyć okowów na serce, bo to jest najgorsze. Najgorszy rodzaj niewoli, niewola wewnętrzna. To może zastanówmy się na początku, czym jest wolność. Co to takiego? Jak postępować, żeby być wolnym człowiekiem, żeby wolność zachować, wolnością się zawsze cieszyć? Wolnymi jesteśmy dopóki mamy zdolność wyboru dobra. Jeżeli możemy wybierać to, co dobre, a odrzucać to, co złe, jesteśmy ludźmi wolnymi. I spróbuję to zilustrować na przykładzie. Moim ulubionym przykładem jest nałóg nikotynowy, ale to dotyczy każdego nałogu, bez wyjątku. To nie muszą być papierosy, to może być też, i nie musi być alkoholizm, to może być jakiś tam seksoholizm na przykład. Cokolwiek, co człowieka uzależnia, zniewala, także już nie ma nic do powiedzenia, tylko rządzi nim nałóg, rządzi nim grzech, rządzi nim jakieś nieuporządkowane i złe przyzwyczajenia. No ale wróćmy do przykładu nikotyny. Jest mi to przykład bliski, dlatego że znam z autopsji. Jestem nikotynikiem żyjącym od prawie 29 lat w abstynencji. Nie palę już tak długo, ale 20 lat paliłem. Więc wiem, na jakiej zasadzie to działa. No i teraz, jeżeli ktoś, załóżmy, powiedzmy młody człowiek, niekoniecznie młody, no ale jest wolny od tego, no to każdej chwili może wybrać zło, czyli wybrać palenie. No ileż to fatygi wymaga sięgnąć po papierosa, podpalić sobie, pociągnąć, nawet gdyby za pierwszym razem podziałało to jak środek przeczyszczający i to jakiś bardzo ostry nawet, no to za drugim, trzecim, za entym razem to już po prostu z łatwością pali, tylko że właśnie traci zdolność wyboru dobra. Potem po jakimś czasie tak już się uzależni, że po prostu go zassa, no i musi, no to jest taki jakiś mus, tak, sięgnąć po tego papierosa, bo już jest na głodzie, bo już organizm się przyzwyczaił, bo już wykorzystuje to nawet jako katalizatora procesów trawiennych, bo organizm nie lubi czegoś niepotrzebnego, więc wykorzystuje to pod jakimś względem, no i już jest przyzwyczajenie, nad którym człowiek nie panuje. Może dodawać ideologię, może mówić, ja tam nie muszę palić, ale mogę, nic nie może, po prostu rządzi nim papieros. Czy coś innego rządzi tym człowiekiem w przypadku uzależnienia. I zauważmy, że tak jest. Ktoś, kto wybiera dobro, dopóki wybiera dobro, dopóty może zawsze bez problemu wybrać również i zło. Ale ktoś, kto wybiera zło w miarę dokonywania tych złych wyborów, traci zdolność wyboru dobra, czyli się zniewala, popada w uzależnienie, zniewolenie, przestaje być wolnym człowiekiem, a zostaje pod tym czy innym względem niewolnikiem. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy nasze dzieci, młodzież po prostu uczyli, wychowywali do wolności, bo nie czarujmy się. We współczesnej dobie dzieci są tak już rozeznane w sieci, prawda? Tak się znają na smartfonach, na komputerach. Nie jesteśmy absolutnie w stanie upilnować. Już dziecko narażone jest na niezmiernie szeroki asortyment złych treści.
treści, które zniewalają, ogłupiają, wypaczają, prawda? Jakichś tam treści pornograficznych, zboczonych, najrozmaitszych. I my nie wychowamy, nie upilnujemy młodego człowieka, jeżeli on sam się musi upilnować, tylko winniśmy go wychować do wolności. Wytłumaczyć. Wolnym jesteś tak długo, jak potrafisz wybierać to, co dobre, a odrzucać to, co złe. I to jest dopiero sztuka. Wtedy jesteś jeżeli potrafisz wybrać to, co dobre, odrzucić to, co złe, nie dać się uzależnić, zniewolić, nie popaść w żaden nałóg, to jesteś człowiekiem wolnym. I wtedy jesteś naprawdę mocnym facetem, wtedy jesteś naprawdę mądrą kobiecą dziewczyną. Ale to jest najważniejsze, umieć wybrać. Ale nie na tym się kwestia wolności kończy, bo również żyjemy przecież w społeczności jakiejś, żyjemy w państwie. I też mamy obowiązek tak działać, wpływać, kształtować nastroje, opinie, dokonywać takich wyborów, żeby też żadna władza państwowa nas niepotrzebnie nie zniewalała. Owszem, państwo powinno stać na straży naszego bezpieczeństwa, zapewnić nam bezpieczeństwo. Dlatego potrzebne są jakieś podatki, ale niewygórowane, bo potrzebne jest utrzymanie armii, policji dla zachowania bezpieczeństwa. No i również obowiązkiem państwa, świętym obowiązkiem państwa jest zapewnienie nam i naszym dzieciom, młodzieży bezpieczeństwa w sferze moralnej. Czyli państwo powinno dbać o to, żeby żadni gorszyciele ze swoimi zboczonymi pomysłami nie wkraczali do przedszkoli, do szkół, żeby nie demoralizowali dzieci, młodzieży, żeby nie było żadnych demoralizujących i obrzydliwych marszów, na przykład jakiś parad i tak dalej. Od tego jest państwo właśnie, żeby do tego nie dopuszczać i zagwarantować nam bezpieczeństwo również w wymiarze moralnym, kulturalnym, duchowym. Ale na tym rola się kończy. To człowiek powinien sam decydować w poczuciu wolności. Zresztą wolność dla nas Polaków jest czymś szczególnie cennym. To już w XVII wieku Wespazjan Kochowski pisał, że Pan Bóg tak umiłował te nasze sarmackie włości, dlatego właśnie, że my szczególnie umiłowaliśmy ten wielki dar Boży, jakim jest wolność, my Polacy. Cały ustrój się opierał na wolności, wszystkie relacje między obywatelami, między królem i obywatelami. I my tak umiłowawszy wolność, zawsze o nią walczyliśmy, dbaliśmy i teraz też mamy obowiązek się tego domagać, o to zabiegać. Nikt nie powinien mnie dyktować, czy mam się zaszczepić przeciwko nerwicy, czy nie, czy mam mieć taką, czy inną broń w domu, bo w ogóle zakazu nie powinien być absolutnie, bo niby dlaczego? Każdy człowiek ma prawo do obrony własnej. Ma nawet obowiązek bronić swoich bliskich w razie czego. To powinno być wszystko na zasadach wolności i tego powinniśmy się umieć dopominać, na to wpływać i taką aurę wolności również wśród ludzi, w których żyjemy i w strukturach, w których żyjemy, współtworzyć. Im bardziej jesteśmy sami wolnymi ludźmi i im bardziej w kierunku wolności oddziaływamy, tym zakres, przestrzeń wolności nam się poszerza. I obyśmy tą wolnością, jako katolicy i Polacy, mogli się jak najdłużej i jak najszerzej cieszyć.